Dzień dobry, witam Cię na moim kanale Historia Jewo z doktorem Andrzejem. Dzisiaj odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych pytań, szczególnie przez maturzystów. Mianowicie, jak trzeba na dobrze, bardzo dobrze napisać pracę maturalną z historii? Pozwolę sobie posłużyć się tematem ze starożytności. Między innymi dlatego, że procentowo, jeśli chodzi o ilość arkuszy maturalnych z historii, ilość maturzystów, to maturzyści najwięcej, najczęściej wybierają sobie właśnie temat ze starożytności. Wiesz co? Wybrałem taki temat: porównanie ustroju politycznego starożytnych Aten i starożytnej Sparty. Czyli przyjmijmy temat następujący. Porównaj ustrój polityczny polis ateńskiego i polis spartańskiego. Wiesz, tu jeszcze technicznie dodam, że przekażę Ci te informacje, które właśnie Ci wypunktuję. Pięć takich najważniejszych rzeczy. Wypunktuję Ci to, na co zwracam uwagę, przygotowując moich maturzystów do egzaminu majowego. I to zarówno pracując z nimi na zajęciach w szkole, jak i tych maturzystów, którzy współpracują ze mną, z którymi ja współpracuję, prowadząc kursy online, przygotowując ich do matury. Szczegóły tych moich kursów, jeśli to Cię zainteresowało, oczywiście znajdziesz na mojej stronie oraz na Instagramie. Pięć takich rad, czego się powinien maturzysta trzymać. Po pierwsze, każda praca musi być pracą na temat. Oczywiście Ty powiesz, no przecież to jest logiczne. No właśnie widzisz, tak nie do końca. Dlatego, że maturzystom często wydaje się, że piszą na temat, ale czasami odchodzą od tematu i piszą to, co wiedzą, a nie tak, jak wymaga tego temat. Zobacz, proszę, porównanie. Tutaj akurat mamy porównanie dwóch ustrojów polis, dwóch polis greckich. To jest temat analityczno-problemowy. Więc pamiętaj, proszę, że jak porównujesz tutaj typy ustrojowe, porównujesz na przykład, tak jak było w poprzednim roku szkolnym, porównanie zjednoczenia Włoch i zjednoczenia Niemiec, to nie wolno Ci przystąpić do opisania najpierw jednego ustroju, później drugiego. Znaczy nie wolno. No, możesz tak zrobić i tak maturzyści często robią. Ale to wtedy bardziej jest opis dwóch ustrojów, a nie porównanie. Bo jeśli porównujemy, i to jest element pierwszy, na który bardzo mocno zawsze zwracam uwagę moim maturzystom, to najpierw porównujemy, czy bierzemy się za porównanie pewnych elementów wspólnych, pokazując podobieństwa i różnice. I to jest porównanie. Czyli porównujemy poziomy wspólne. Pewne, jeszcze raz podkreślam, poziomy wspólne. Poziom polityczny, tak jak tutaj. Polis, polis. A w Atenach początkowo monarchia, później arystokracja, później oligarchia, wsparcie monarchia, diarchia. I porównujemy ustroje, czyli ustawodawcza, ustawodawcza, wykonawcza, wykonawcza. Kto, kto, jak, jak. To jest, to są płaszczyzny porównania. To jest raz. Dwa. Pamiętaj bardzo proszę, że praca klasycznie humanistyczna musi mieć swoją strukturę. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. We wstępie zawsze przedstawiasz temat, omawiasz okres, ten zakres chronologiczny, który jest wymagany tematem. Wskazujesz problemy, które będziesz omawiał. Trzy. Analiza problemu, czyli to, co powinieneś w pracy zawrzeć. Czyli tutaj akurat przy tym temacie muszą się pojawić takie pojęcia jak przyczyny powstania polis. Muszą się pojawić takie pojęcia jak archont, efor, geruzja, zgromadzenie obywateli, likurg, drakon, solon, pizystrat, musi się pojawić Kleistenes czy Perykles. Przysparcie, diarchia, kto miał prawa obywatelskie, czym się takie rzeczy różniły.
To jest faktografia, która musi się w tym temacie dać. Ty musisz pokazać, pisząc taką pracę, że widzisz podobieństwa i różnice. I oczywiście następny element, czyli czwarte, że to wszystko robisz na tle innych polis, na tle historii. Wyprowadzasz, czyli pokazujesz płaszczyzny, wyprowadzasz przyczyny, dlaczego tak się działo. Pamiętaj proszę, że historia i opis historyczny to jest opis procesów historycznych. No i piąta rzecz. Twoja ocena, twoje odniesienie się do tematu, podsumowanie tematu. To musi się w dobrej, w bardzo dobrej pracy znaleźć. Często mnie pytają maturzyści, panie profesorze, a ile praca musi mieć stron, żeby była dobra? No, pamiętam znakomite prace z podobnych tematów na 3 strony, a pamiętam prace całkowicie skopane na 6 stron. Więc tak naprawdę to nie jest kwestia ilości. Pamiętaj także, proszę, że tu nie ma limitu. Minimum i maksimum, tak jak na przykład masz w egzaminie z języków. Tu masz przedstawić temat, płaszczyznę, proces, pojęcia, podsumować i napisać. Jeśli będziesz miał pytania, pojawią się jakieś problemy, które będziesz chciał przeanalizować, o które będziesz chciał zapytać, zapraszam Cię na mój Instagram, zapraszam Cię na moją grupę na Facebooku, zapraszam Cię na mój kanał Historia i Wojsko z doktorem Andrzejem. Dziękuję bardzo serdecznie, do zobaczenia.